czasem w stosunku do liczby mieszkańców mieliśmy w naszym kraju najwięcej zgonów na świecie. To są te dane, które prezentowane były jeszcze w zeszłym tygodniu, na te najnowsze, dzisiejsze jeszcze czekamy. Reporter Faktów TVN Jakub Sobieniewski. To nie są zdjęcia z Brazylii, to ujęcia cmentarza w Polsce, jego dużej nowej części z Brazylią, dotychczas najbardziej tragicznym symbolem pandemicznego załamania, kojarzą się też dane z zeszłego tygodnia. Te dane są nawet gorsze niż w Brazylii, jeśli chodzi o zgony osób chorych na COVID na 100 tysięcy mieszkańców. Ten wskaźnik w zeszłym tygodniu w Polsce był wyższy, czyli gorszy niż w Brazylii i najgorszy w Europie. Trzeba używać przeliczników na 100 tysięcy albo milion, bo ta raportowana liczba zmarłych u nas znaczy coś innego niż w większych krajach, o czym rządzący w Polsce mówili w taki sposób, gdy wskaźniki były dobre. Porównania liczby zachorowań, liczby zgonów na 1 milion mieszkańców, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje w Wielkiej Brytanii czy we Francji. Polska jest na czołowym miejscu, jako ten kraj, który ratował człowieka, ratował każdego człowieka, ratował przed śmiercią w samotności. Miejcie odwagę przypomnieć, jak to wtedy wyglądało. Naprawdę. Nie macie tej odwagi. Po 3 miesiącach wychodzicie na mównicę i dajecie dobre rady. Gratuluję. Zwykle one są w punktach kłaków niewarte. Sytuacja epidemiczna to nie tylko ile osób dziennie jest nowych zarażonych. To głównie ile osób na daną epidemię umarło. Może się okazać, że wkrótce zacznie brakować miejsc w szpitalach i to jest droga włoska, przed którą przestrzegamy. To pan poseł Borys Budka. I wiemy, że tą włoską drogę pan Budka musiał oglądać w wiadomościach, przepraszam, raczej w faktach. To jest włoska droga na zdjęciach z Wrocławia, a to kolejne dane. Raportowana w Polsce liczba zmarłych, zakażonych była największa w Europie. Dużo większa niż na Ukrainie, w Rosji i we Włoszech. I przygnębiająco większa niż w Hiszpanii, która też służyła rządzącym Polską do triumfowania nad resztą Europy i nad opozycją. Popatrzcie na Hiszpanię i na Włochy, gdzie osoby były chowane w samotności, bez bliskich. Włochy. 6557 przypadków jednego dnia. A Polska? 1000. To nie jest 30 parę tysięcy jak we Włoszech. To nie jest 27 tysięcy jak w Hiszpanii. Udało się tego modelu lombardzkiego, hiszpańskiego, francuskiego uniknąć. Tamci ministrowie zdrowia doprowadzili de facto przez brak odpowiednich działań podejmowanych we właściwym czasie do hekatomby. Nam po prostu zazdroszczą. Stan klęski żywiołowej. Nie ma klęski. Szczęście sprzyja dobrym. Teraz się okazuje, że w ciągu roku pandemii zmarło o ponad 100 tysięcy więcej Polaków niż średnio w kilku wcześniejszych latach. Nazywa się to koszmarnie zgonami nadmiarowymi, ale sama liczba i takie zdjęcia nie mówią wszystkiego. Znowu potrzebny jest wskaźnik, tym razem procentowy, który mówi o wzroście liczby zgonów w tym okresie. W zeszłym roku, biorąc pod uwagę Unię i kraje stowarzyszone, w Polsce był największy, czyli najgorszy. Do lutego Czechy minimalnie wyprzedziły Polskę w tym tragicznym rankingu nadmiarowych zgonów. Ale też widać, że dało się działać lepiej, skoro w Norwegii w pandemii nadmiarowych zgonów w ogóle nie było. Tam cmentarze tak nie przyrosły. Duża część jest to COVID, niestety. Po drugie, 20% tych zgonów to są ludzie, którzy przebyli COVID, bo jest to choroba, która pozostawia ślady w organizmie. Udział w takiej dużej ilości zgonów ma również to, że nie ma możliwości prawidłowego leczenia w okresie pandemii innych schorzeń. To są dzisiejsze zdjęcia z cmentarza w Gdańsku. Jakub Sobieniewski, Fakty.